Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na długo wyczekiwaną, szczególnie przeze mnie, premierę nowego produktu Bonayo Dimmer LED. No dobra, zacznijmy od krótkiej specyfikacji, z czym mamy tu tak naprawdę do czynienia. Jest to dimmer, czyli jak sama nazwa wskazuje, ściemniacz do LEDów, do pasków LEDowych. Możemy tutaj podłączyć albo dwa paski RGBW, mamy tu takie dwie sekcje właśnie, które są zasilane z dwóch osobnych zasilaczy. Każda z sekcji może obsłużyć po jednym pasku RGBW lub każda z nich może obsłużyć po cztery kanały LEDów białych, czyli możemy sobie właśnie podłączyć albo dwa paski RGBW, albo na przykład 8 pasków białych, albo jeden RGBW i 4 białe, lub dowolna inna konfiguracja. Każda z tych sekcji obsługuje moc 200 W, przy czym na każdy kanał możemy podać 50 W. Całość, każda z sekcji jest zabezpieczona 10-amperowym bezpiecznikiem, więc radzę nie przekraczać tych wartości. Ponadto każda z sekcji ma do tego pomiar mocy, tak, prądu i mocy, którą dana sekcja zużywa, więc możemy też kontrolować, ile te LEDy zużywają nam faktycznie energii i jak bardzo są prądożerne de facto. Co nam to daje? Możemy na przykład do takiej sekcji podłączyć aż do 15 metrów paska LEDowego RGBW i to mniej więcej zużyje około 200 W. Co więcej mamy tu do dyspozycji? Sterownik komunikuje się ze światem zewnętrznym za pomocą gniazda Ethernet, za pomocą sieci LAN. Mamy do dyspozycji też USB-C, za pomocą którego możemy sobie sflashować i wgrać nowe oprogramowanie. Oczywiście możemy też over the air to robić, tam po sieci. Mamy też do dyspozycji 8 cyfrowych wejść ogólnego przeznaczenia. One są widoczne w Home Assistancie. Oczywiście możemy podłączyć do nich przełączniki, bądź też jakieś czujniki, czy cokolwiek sobie wyjaśnimy. No i zasilanie sterownika też 24 V. Co ważne, kanały LEDowe mogą być, taśmy LEDowe mogą być zasilane zarówno z 24, jak i z 12 V, czyli możemy sobie podłączyć do tego samego sterownika, na przykład do jednej sekcji 12 V zasilacz, do drugiej 24 V i takie też LEDy i nimi sterować. Wymiary tego sterownika, szerokość to jest 7 DIN, także jest dość kompaktowy w porównaniu do Bonayo ASP. Zobaczcie, zajmuje no, trochę ponad połowę wielkości Bonayo ASP. Tak to wygląda w całej okazałości. Co ważne, dostęp do bezpieczników mamy możliwy bez tak naprawdę konieczności rozkładania sterownika. Tutaj z boku, jak sobie zobaczycie, są takie miejsca, gdzie można włożyć śrubokręt i w ten sposób można wyjąć, zdjąć przednią pokrywę, nawet bez demontowania całego sterownika z szyny DIN i w ten sposób dostać się do bezpieczników, żeby je wymienić w razie, gdyby się przepaliły. To są takie standardowe bezpieczniki samochodowe, które tutaj zastosowaliśmy. No a tak wygląda w środku. No i jakie możliwości daje nam ten sterownik? Możemy sobie właśnie podłączyć jakieś taśmy LEDowe, tak jak tutaj pod moim parapetem i sterować. W przypadku tutaj parapetu jest taśma RGBW, podłączona do jednego z kanałów. Możemy sobie dowolny kolor na tej taśmie ustawić za pomocą Home Assistanta, albo jak ja tutaj mam podłączone właśnie za pomocą takich tutaj przełączników, tak? Włączanie, wyłączanie następuje w sposób płynny, z płynnym wygaszaniem. Możemy sobie oczywiście sterować w pełni jasnością. Możemy sterować też kolorem. Ja tutaj mam pozapinane już jakieś, powiedzmy, przyciski, które pozwalają mi na zmianę koloru.
tej taśmy LED możemy też rzeczywiście podłączyć sobie taśmy białe i mieć światło białe. Całość jest, jak widzicie, mała, lekka, kompaktowa, z dużymi możliwościami drzemiącymi w środku. Ruszamy właśnie z przedsprzedażą. Przedsprzedaż potrwa do końca maja. W przedsprzedaży sterownik będzie minimalnie tańszy niż jego cena docelowa i będzie to 300 zł netto, czyli 369 zł brutto. Natomiast cena docelowa to 350 zł netto, czyli 430 około złotych brutto. Jeżeli chcecie taki sterownik zamówić, składajcie zamówienia w naszym sklepie store.bonejo.eu. Natomiast same sterowniki będą wysyłane zgodnie z kolejnością zakupów. Być może będzie tak, że będziecie musieli chwilkę poczekać, w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, więc nie czekajcie, bo mamy pierwszą partię już poskładaną i gotową do wysyłki. Natomiast jeśli się wyprzedadzą, to wszyscy kolejni będą musieli chwilkę poczekać na to, aż będziemy mieli kolejne. Natomiast wszystkie sterowniki zamówione w maju będą w cenie czy tych 300 zł netto, bez względu na to, czy kiedy będą wysyłane do Was. Na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że podobał mi się ten sprzęt. Pracowaliśmy nad nim długo, testowaliśmy go bardzo, bardzo intensywnie. To już jest chyba trzecia czy czwarta wersja, którą wyprodukowaliśmy, zanim byliśmy zadowoleni z rezultatu. No i cóż, i tyle. Myślę, że to jest też jeden z pierwszych nowych produktów, które w tym roku chcemy wypuścić, ale nie wyprzedzajmy faktów. Na razie mamy trzeci produkt marki, powiedzmy, Bonejo, tak? Czyli Dimmer LED. Zapraszam Was do zakupów.